Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was, moi drodzy, w kolejnej bitwie, która startuje do miana bitwy miesiąca. Tym razem coś nietypowego. Otóż, moi drodzy, mamy tutaj wyścig zbrojeń, ale w trybie gry po prostu losowej. Nie jest to gra rankingowa. Także będziemy mogli sobie tutaj poczynania tego tutaj gracza obejrzeć. Za sterami Wenecji siedzi Felician 123. Jeżeli chodzi o matchmaking, no to mamy tutaj fajny zestaw, mamy 4 dedeki, więc będzie co tymi sapami można tutaj tłuc. 3 pancerniki, sporo krążowników, nie ma lotni, także z jednej strony to dobrze, no ale Wenecja ma dosyć dobrą pelotkę, więc też nie jest to jakiś wielki problem. No jest to też okręt zwrotny, także powinniśmy sobie poradzić. Mapka to chyba taka była u mnie wcześniej, jakoś mi się tak wydaje. Więc obejrzymy sobie paziowanko na trybie wyścigu zbrojeń na bitwie losowej. Także fajnie, ja bym się cieszył, żeby ten tryb pozostał, ale jednak trzeba pamiętać o tym, że należy wziąć tu pewną poprawkę na wyniki z tego trybu. No jak wiadomo, tutaj przywraca się HP, stąd też możemy więcej damage'u naklepać na tych samych okrętach. I zobaczymy, co sobie tutaj będzie Felician poczyniał. Na razie sobie przyspieszymy, zobaczymy, gdzie się wszystko porozpływa. Pierwszy cel mamy już na widoku. Mamy Smalanda na 12 km niespełna, ale te pancy załadowane. Teraz dopiero sapy. No ale 400 złapał. Szkoda tej salwy, bo gdyby tu były sapy załadowane, to na pewno dostałby sporo więcej. A tak tylko tyle. Płynie sobie tutaj beztrosko. Znaczy może nie tak beztrosko, bo na wstecznym Smoleńsk. I w jego kierunku lecą już sapy, także on przyjmie raczej konkretniej. Chociaż ustawiony jest tak, że on by akurat z pepanców też mógł chapnąć ładnie, ale... no tutaj trochę niefartownie. Niefartownie to mocno. Wszystko wpadło do wody. W międzyczasie nasz Giring zdewastował... Znaczy nasza Shima zdewastowała im Giringa. O. Leci druga salwa, zobaczmy jak ta druga się przyjmie tam. Smolny jest na steku cały czas. 3 pestki za 5000, no to już jest lepiej. Widać, że nasi trochę zgłupieli, bo za bardzo nie wiedzą, gdzie płynąć, gdzie się ustawić. Wenecja nam kasuje Smoleńska, a my sobie strzelamy w tej chwili w Montanę. Płynie tutaj spora ilość sardyneczek takich metalowych, więc pewnie Shima gdzieś tu jest w pobliżu. Weszło 11 pocisków. Bardzo ładnie. I DMS skoczył od razu na 20 tysięcy, także 15 tysięcy wbiliśmy tutaj. No i teraz Uster będzie paziowany. Jemu tylko dupka wystaje, także dużo mu nie zrobimy. No, tylko jeden pocisk w celu. Mieliśmy wyspotowane przez chwilę Shimakaze, także wiemy, gdzie ono jest, bo Wenecja świeci się w dymie na 10 km, także jeżeli tego dymu używamy, to trzeba mieć to na uwadze, że z takiej odległości nas widać. Jak jest jakiś dedek w pobliżu, a my chcemy zrobić sobie jakiś dziki zwrot, no to może się okazać, że w czasie tego zwrotu jesteśmy wyświeceni po strzale i leci jakaś buła, która nas zdewastuje. Ale jeżeli trzymamy dystans i orientujemy się na minimapce, no to wtedy jest ok. Mamy Smalanda, o właśnie, tu już nas to świeci, tu już Harugumu mamy na blisko. Ale nie, coś tu jeszcze musi być. Bo Republika i Harugumo są za wyspą, także nic nie powinno nas tu widzieć. Gdzieś tu Shima musi być w pobliżu. Smaland już jest na odchodzącym, ale lecą do niego już pociski, także tego już raczej nie powinien przeżyć, ale nikt go nie dobije. No, tam nie za dużo dostał, bo tylko 400, ale wystarczyło, żeby go zatopić. Mamy pierwszego fraga, 35 tysięcy na liczniku niemalże. Na 6 km mamy Republikę, która... Co ona robi? Do nas celuje? Nie, to na spokojnie, możemy tutaj wygarnąć bułę. Dycha. 9 penetracji, 10 tysięcy. No to mi się podoba. Bardzo lubię te pociski. Minotaur sobie tutaj pływa na otwartej wodzie. No widać, że ludzie trochę zgłupieli, jak ten tryb się pojawił. Pepance lecą bardzo przytomnie. Zobaczmy, jak to wejdzie. Widzę, że znowu jest zepsuty ten bajer z powtórkami i śledzeniem pocisków. No zabrakło jednej penetracji. Widzicie, 5 overpenów wpadło tutaj w tego Minotaura. Jeszcze kilka pestek, czy tam nawet jedna pestka i byłoby po gościu. Zostało mu tam dosłownie jakiś ogryzek hapsa. Harugumo również potraktowane z pepanców, ale ono lubi pepance. Tylko jeden pocisk przebija na wylot, reszta rykoszetuje. Jest Shima na 11,5 km. Sapy już się ładują.
No i co innego oglądać gameplay dystansowy na randomie, czy tam, no bo to jest random, no fakt faktem wyścig zbrojny, ale random, a co innego oglądać dystansowy gameplay na rankedach. No i Smolensk nam się teraz automatycznie zaznaczył, także pakujemy w niego, leci full salwa, on tylko ma 9800, także jeżeli przyjąłby ładnie, to pewnie, nie, wykręcił. Szkoda, mogłaby go ta salwa, gdyby była celniejsza, zabić, no ale niestety sobie odkręcił. Zabić, zatopić, bo wiem, że to się ostatnio przyczepiło, to, że mówiłem zabić. Czemu on gra bez dymu? Jakoś dziwnie ten Smolensk się zachowuje. Tu leci ładnie, ładnie. Ale, 600 HP zostało na Smoleńsku. No i teraz to się oczywiście dobije. Także to jest strasznie uciążliwe, że nieraz dostają takie ogryski. Nawet tu widzę, Felicianus rezygnuje z ostrzału na Smoleńska, tylko przerzuca się na Shime. I to w sumie bardzo przytomne, bo tamten Smoleńsk już długo nie pociągnie. Tylko jeden pocisk uszkadza tutaj w wieżę na Shime, ale nic jej nie robi. Pietropawłowsk stoi naprzeciwko praktycznie tego Smoleńska, ale go nie morduje. Dziwne. A, on za wyspą stoi, dlatego do niego nie strzela. 4 pociski, 6000. No, bycie dedekiem w starciu z Wenecją to jest naprawdę kamień do dna tutaj. Te sapy tak niemiłosiernie biją dedeki, że to aż łzy lecą z monitora, jak się na to patrzy. Parę devastów już też wsadziłem w pełne pod względem HP dedeki. O, 8000, no piękna salwa. Do tego jeszcze celnie pociski ładnie w kupce sobie lecą. Także Shima kolejnej salwy już powinna raczej nie przeżyć, ale widzę, że tu przerzuca się już na pepance Felicjan, więc myślę, że ktoś inny będzie karcony. Nie wiem, czy to było celowane w Harugumo czy w Shime. Tylko jeden pocisk w celu. Puszczone rybki. Te rybki to są takie tam okazyjne, bo one raczej wiele krzywdy nie robią i pójdą długo do celu, także może się sporo na mapie zmienić w tym czasie. O, jest. Wooster. Zmienione przytomnie na pepance, ale Wooster się kontuje, także jednak sapy znowu idą. Szkoda salwy. Mógł poczekać Felicjan tutaj, aż się przeładują z powrotem pepance i przerzucić na sapy. Wtedy byłoby na pewno szybciej niż czekać całe przeładowanie. Na szczęście Wooster wyrazł sobie z dymu tutaj, który postawił mu dedeki, także na spokojnie możemy do niego tutaj plunkać. Felicjan się dymi. I nie widać ile, bo tylko 2 pociski weszły. Mamy 2 pancerniki na tej flance. Reszta naszej drużyny pilnuje wysepek tam po drugiej stronie mapy, żeby nikt ich nie przyjął, nikt się do nich nie przytulił. A nie daj Boże, ktoś się przepchnie te wysepki, nie będzie za czym kampić. Także tutaj możemy sobie spokojnie obrócić. Mamy postawiony dymek. 6-4 w okrętach. Przewaga HP potężna, bo to mamy 326 do 200 dla zielonych. Booster potraktowany jednak z sapów, widzę. Kończy nam się w tym momencie dym. Torpedy dopływają, ale tam raczej nikt ich nie będzie chciał przyjąć. O, 5000 wpada i wsparcie, więc teraz będziemy strzelać nieco szybciej. Zeszliśmy na 15 sekund na przeładowaniu. Montana zbliża się w naszym kierunku na 10 km, także no warto byłoby się nią zainteresować, bo ona może to nam kuku zrobić. Już ona pokazuje, no, pod dosyć niekorzystnym co prawda kątem póki co, ale burtę do Yamato. No i jesteśmy tutaj, jest Felicjan i jest Yamato, gdzieś tam Smalant na krańcu świata. I to cała flanka, z drugiej strony mamy 2 dedeki, Woostera i Ohio, które dalej krąży między wyspami. Ale całe szczęście Montana olewa tutaj Wenecję. 120 na liczniku, tylko jeden frag póki co. Ale trochę tych okrętów już było skarconych, skoro wsparcie zdążyło wpaść, czyli przynajmniej 6 zostało uszkodzonych. No i co teraz będzie? Oj. No i pół HP nie ma, to niestety za mocna ta burza tutaj była do tej Montany. Poszła salwa za 10000, 6 pocisków nie spenetrowało, a szkoda, mogło być więcej tutaj. Płyną sobie rybeczki. Montana już odkręca. Harugumo zdecydowanie bardziej odczuje ostrzał tych pocisków. No właśnie, 3000 za 2 pestki. I obrona nam jeszcze wpada. Nasi w końcu wleźli w kapa, także będą go teraz blokować. Tutaj Wenecja goniona przez Montanę. Leci. No tutaj łaskawie w miarę i popaliła się nam Wenecja. Przez sekundarkę od Montany najprawdopodobniej. Torpedy niestety nie dosięgnęły celu. Ale druga wyrzutnia już gotowa.
2200. Na szczęście Montana tutaj pudłuje straszliwie, tylko dwa pociski wchodzą w cel, zadają 4000 damage'u. 141 000 liczników, przepraszam. 5 i 7, ładne salwy. No tu ryzykownie, ale Montana wystrzeliła, więc można mieć chwilę na to, żeby się obrócić. Co on tu wykombinuje? Jeżeli spróbował podejść bliżej tej Montany i stąd storpedować, no to też nie ma gwarancji, że włoskich torped i ich damage'u wystarczy na to, żeby pół HP z Montany ściągnąć. O, no, coś przyjęło, ale coś się odbiło, także 5000 na takie salwie też nie jest dużo. 6 skruszeń, wszystko w wieżę weszło. No i ta burta się robi teraz niebezpieczna, Montana odkręca. Ładne starcie, co prawda, ale ryzykowne bardzo. 8 znowu skruszeń. Podpalenie mamy na Wenecji, moi drodzy. Oczywiście sekundarka podpaliła. Torpedy w swojej naddźwiękowej prędkości przeszły z tyłu. No blisko było, blisko. Mogli się tutaj zramować. Tutaj widzę, że Felicjan napisał na czacie, żeby nie ramować. Pewnie liczę na to, że się odwróci i pyknie torpedy z drugiej burty. Mam 170 na liczniku już. Teraz już muszą te torpedy wejść. Mimo ich porażającego tempa, to muszą w cel wejść. Chyba, że Montana odkręci. Idzie RK. Nie, naprawdę, przepraszam. No i odkręciła Montana niestety, także musimy znowu próbować torpedować z drugiej burty. Tam jeszcze 12 sekund. Niespełna już nawet teraz. 8, 9, 7, 6 sekund przeładowania torped. 180 na liczniku. Booster nam spalił Yamato. Wpada nam duży kaliber w międzyczasie jeszcze. No niebezpieczne starcie. Szkoda, że nie skończone torpedami. Mogłoby to na pewno troszeczkę tutaj uatrakcyjnić tą potyczkę. Shima tutaj co? A, Shima dimi nam Wenecję, ale Wenecja świeci się na dychę z dymu, więc niewiele to daje. HPPR-ki sekundary Yamato. No tak, to witam na randomach. Ostatnio też spotkałem coś takiego, tylko że nie pamiętam, czy miał perka na Hapsa, ale na pewno miał sekundarkowe Yamato i strzelał z obeków jeszcze. Polak, także wiecie. 10 pocisków, 12500 tam wchodzi. Piękny damage. 198 000 na liczniku. Tylko jeden frag, co prawda, ale walka tutaj bardzo zacięta. Wytankowany 1400 000. Wyszliśmy teraz z zasięgu wykrycia z dymu, także korzystamy z tej zasłony wreszcie. Myślę, że te torpedy z Shimy dokończą robotę na tej montanie. Jedna weszła. I druga chyba jeszcze wejdzie. Smoke generator started. 7 za 6000 wchodzi. 5900 zostało na montanie. Mamy 200 000 na liczniku. No i Wooster raczej zakończy swój udział tutaj w tej bitwie, bo lecą do niego sapy ładnie wycelowane i... Dziękuję, dobranoc. Mamy drugiego fraga, 213 na liczniku. No i zostaje nam ta niedobita Montana, która gdzieś tam sobie jest zalana. I leci do niej już kolejna salwa, także to już raczej nie będzie trzeba poprawiać. 3000, także będziemy dobijać już po torpedowaniu. Już. O, Harugumo! 214, trzeci frag. Harugumo już hamuje, ale chyba jeszcze zdąży chapnąć salwę. Przyleciały jeszcze pociski z Montany, ale dużo nie narobiły. 4 pociski za 6800, ładnie, bo Harugumo jest niewysaturowane widocznie. Ale niestety nas widzi. Ale siedzi w swoim dymku, to niech sobie tam siedzi. Sobie tutaj po trackerach. Uuu, piękna salwa, 8 pocisków wchodzi w dym. No, te pancy z takiego kalibru, no to raczej dużo tutaj nie zrobią. Widać skąd strzela Harugumo, bardzo ładnie, wszystko widać jak na dłoni. Dziwne by było, gdyby Felicjan nie trafił tutaj. Nie odsłaniamy za dużo burty, będziemy sobie tutaj pukać w dym po znacznikach. Widać, że Harugumo na wstecznym leci. No, dziękuję, dobranoc, mamy czwartego fraga, moi drodzy. O, to nie dopasowałem. I wynik ostatecznie przedstawia się następująco. 238 000, przy czym zastrzegam, trzeba wziąć pod uwagę poprawkę na to, że to jest wyścig zbrojeń, przez to okręty mają więcej hapsa do dyspozycji. Mamy 4 fragi, duży kaliber, wsparcie, kilka cytadel, no i eksub bazowy, moi drodzy, niebotyczny wręcz. Ponad 3500 bazowego ekspa, także widać było, że ten gracz coś tu w tej bitwie robił i swoją cegiełkę do zwycięstwa dołożył. No i z mojej strony dziś to jest wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia i na razie.